Witam bardzo serdecznie w 8 odcinku Pulsar pogrywa na modach. Jest to już 6. część zabawy magią, czyli Towncraft 2. Więc jedziemy, panowie, panie, i się nie zastanawiamy, bo w dzisiejszym odcinku jest dużo do zrobienia. Na początek pokażę wam, co się zmieniło w moim domku. Pokażę wam, o co chodzi z tym wirem za moją głową. Więc możemy już zaczynać. Ok. O tym za chwileczkę, nie będę teraz o tym wspominał, bo nie będę zdradzał szczegółów. Ale jak możecie się łatwo domyśleć, jest to jakiś tam rodzaj portalu, przez który można przechodzić i łączy on nasze coś mi tutaj troszeczkę laguje. Ale to już nie nowość. O, właśnie, tutaj chciałem się dostać. Troszeczkę znowu się tutaj pozmieniały rzeczy. Doszło troszeczkę wis kondenserów. Troszeczkę ich dorobiłem, chyba dokładnie dwa. Rury dałem pod spodem. Tak samo tutaj troszeczkę pozmieniałem. Zaraz z wami to troszeczkę pouporządkuję, czyli pozakrywam, żeby to tak nie było na surowo, ale chcę wam pokazać, jak to w zasadzie jest teraz funkcjonalnie współgra. Myślę, że ta instalacja już jest kompletna. Można jeszcze jakieś urządzenia, oczywiście, nie wiem, czy jakieś urządzenia tam jeszcze zostały, ale można je dorzucić tutaj i to będzie wszystko hulać. Tutaj mamy ten wis kondensery. Jak wiemy, możemy włożyć do środka, jak wiemy bądź nie wiemy, możemy włożyć do środka kryształ. Wszystkie oprócz tainted działają tutaj w tym wis kondenserze i będzie tutaj nam się z danego kryształu gromadzić energia wis w tym oto tutaj tanku. Właśnie. Ten wis purifier, czyli filtr, coś takiego jak filtr, tak się go kraftuje. W zeszłym odcinku troszeczkę nie wiedziałem co z czym połączyć, ale jak już przed chwilą powiedziałem, troszeczkę poszperałem w temacie. I jest to bardzo fajna sprawa. Zastępuje nasz filtr, który zanieczyszcza nam powietrze, a ta instalacja jest bardzo dobra i wydajna, ale musimy tych vis purifier mieć troszeczkę więcej. Ja mam tam chyba coś koło 6, ale zaraz zobaczymy. 2, 4, nie, 5 mam. I tu oprócz tego mamy też vis pomp i ta instalacja tutaj służy do niwelowania ilości taintów w naszych tankach, czyli w naszych zbiornikach. Też to wszystko dałem tutaj tak na surowo, wszystko to poprzykrywamy, zostawiając te advanced vis valve. A resztę to się wszystko poprzykrywa, żeby to ładnie wyglądało. Chciałem wam tylko to pokazać, że jak to połączyłem wszystko. A od spodu będzie można to zobaczyć. Czyli jedziemy od tej strony. Z naszego tanka dajemy ten Advanced Vis Valve. Tutaj jak widzimy już nic nie ma. Naszego taintu. Visu również nie ma. Od tej strony kładziemy
co drugi klocek pomp, później ten vis purifier i na końcu dajemy rurę i jedziemy w drugą stronę, obracając się dajemy tutaj pomp, tutaj vis purifier i zamykamy. Jakbym wam pokazał, to bardzo szybko, znaczy nie ekstremalnie szybko, ale dość szybko niweluje ilość taintu w naszych tankach. Jest to naprawdę dobry sposób, żeby pozbyć się zawalonych, mówiąc kolokwialnie, tanków w taint i pozbyć się go z naszych tanków. Tutaj dałem nasz Dark Infuser troszeczkę w podłodze, bo dlaczego w zasadzie na początku schowałem to w podłodze wszystko? Bo było tutaj tak zawalone, że nie dało się przejść i wyglądało to dość niefajnie i nie było to funkcjonalne w ogóle. Także tutaj możemy dać nasze jak to się nazywa? Wooden Planks Cover. Bardzo fajne. Możemy tutaj wszystko poprzykrywać. Ok, wszystko gotowe. Także włączmy instalację i zobaczmy, z czym to się je. Jak to wszystko hula. Timer się włączy. Obsidian będzie do naszego Taumi Crucible wpadał. Tu jest ustawione na przekazywanie visu, dlatego vis będzie się zbierał w tym zbiorniku. Tutaj mamy Advanced Vis Valve ustawione na taint. W tym odcinku Wand of Reversal nam się przyda. I przyda nam się również Crystal Ball. Jest, Wand of Reversal mamy, czyli Arcane Singularity plus Enchanted Wood. Tworzy nasz Wand of Reversal. Robimy to w Infuserze. I tutaj nie ma tego, nie wiem. No dobrze, nieważne. Go się tam robiło. Postaram się to znaleźć w odcinku zeszłym i może to jakoś tam wkleić, czy po prostu przypomnieć. Vantor Reversal pokazałem, jak się robi. Runic Essences stworzymy przez włożenie do naszego infusera. Nie drewna oczywiście, tylko naszego nitoru, kryształu i gold nugget. No i racja mam. Ale będę jeszcze musiał iść do góry, bo będziemy potrzebować redstone i sztabkę złota. I w ten sposób stworzymy Runic Essences Air. Dwie sztuki. I robimy w bardzo podobny sposób, robimy kolejne Runic Essences, tylko zmieniając właśnie kryształy. Dobrze, leci. Jak to? Ależ to utrudnia mi robotę. Jak nie mogę się ruszać, a jak się tylko ruszę na chwilę, to... Jak widzimy, nasz poziom taintu spada, czyli nasza instalacja działa
w sposób, w jaki ma działać. Tu mamy pełen tank naszego drogocennego Visu, a nasz taint jest tu usuwany. Jak mówiłem, jest to dość szybko, nie ekstremalnie, wiadomo. Wkładamy sobie. Arcane Seal. Będzie nam on potrzebny. Zaraz pokażemy, z czym to się je. Do czego nasza kryształowa kula. Więc lecimy, zobaczymy, gdzie nas to będzie chciało przenieść. O, bardzo dobrze. Arcane Seal. Możemy położyć je na ziemi. Na przykład tutaj. I tutaj. Weźmy sobie może naszą kryształową kulę na chwilę. I pokażmy może, co ona potrafi. Potrafi nam wskazać, jakie nasze Runic Essence zostały użyte na właśnie tym Arcane Seal. Tutaj został użyty jako pierwszy Air, później Water i Fire. I co on potrafi? Potrafi tutaj atakować właśnie piorunem. To jest Magic i Air. Magic na pierwszym, na drugim Air i ojej. A co tu się stało? Mi to wygląda, jakby Creeper wybuchł, ale No jest w zasadzie noc. Okej, witam po przerwie, jest ze mną Myszka. No już dobrze, starczy. Więc zaczynajmy. Myślę, że da się połączyć dwa. O, i ta myszka chce tutaj. Myślę, że da się połączyć dwa portale przez dodanie do nich jako trzecia pozycja którejś z Runic Essence. Dodatkowo Runic Essence Dark. Jeszcze jesteśmy za daleko, ale o, jak widzimy, daliśmy Runic Essence Dark. W ten sposób zablokowaliśmy ten portal. Ale jeśli pójdziemy na przykład tutaj na dół, okej, dodaliśmy Runic Essence Dark i zobaczymy, co teraz się dzieje. Jak widzimy, te dwa portale się połączyły i już nie przełączamy się między portalami, czyli nie możemy wybrać innej drogi, ale stąd od razu trafiamy tutaj. Okej, już się ściemnia, więc pokażmy na szybko, co tutaj stworzyliśmy, nim się zjawią potworki. Defensywne mamy trzy instalacje takie, powiedzmy, z tym Arcane Seal. Tu mamy trzy razy Runic Essence Fire.
Tu mamy kolejną taką kombinację Air, Water i Fire. I trzecią kombinację to jest, już wam mówię, Air, Air i Fire. Air, Fire, Fire. Ta kombinacja tutaj jest dość istotna, gdyż tu jest portal, który może wciągać potwory do naszego domku. A nie chcemy, żeby na przykład Creeper nam się wałęsał po naszym domu, bo może tam narobić rabanu i troszeczkę nam tam poprzestawiać nasze mebelki. A przecież nie chcemy. Nie chcemy tego. Tu jak widzimy, query przestało kopać. Będziemy robić w tej wielkiej dziurze pewien, nazwijmy to w cudzysłowie, projekt. Mam już go w głowie, ale będzie on wymagał mega dużo pracy, dlatego może o nim później. Teraz się noc skończy i nic nie zobaczymy. I tak będę musiał to chyba poprzycinać, czy chyba, na pewno będę to ciął nożyczkami jak krawiec. Okej. Rozumiem. A widzicie, że... atakuje to ogniem. Więc tamto mamy jakby przetestowane. Okej, znowu noc. A my testujemy nasze kombinacje. To jest bardzo fajne. Jak zdążyliśmy już zauważyć, wali piorunem do wszystkich stworzeń, które są w jego okolicy. Może ktoś się tutaj napatoczy i to sprawdzimy. A wali piorunem pięknie. O, jak widzimy, przelatywał Wisp. I nasz piorun się nim zajął. Więc poobserwujmy, może jeszcze ktoś będzie... Ktoś, może coś bardziej. No na razie nic tutaj nie ma. Myślę, że to powinno być również na tym słupku. Ale jak się wydostał, już widać. Okej, także skończmy może tutaj ten odcinek. Bo nic nowego nie wymyślę, a w następnym odcinku myślę, że zajmiemy się enchantingiem związanym, czyli zaklinaniem związanym z Taumik
enchantingiem związanym z Towncraft 2. Także ja się z wami żegnam i pa pa.